jako taką sekcję prowadzę od 1982 roku jako trener. Połowa zawodniczek i połowa po 10. Obie drużyny grają w piątej lidze, dziewczynki w męskiej i chłopcy też w męskiej. Z celów szkoleniowych, bo one tam niewiele wygrywają, ale wygrywają dodatkowy trening taki, ta piąta liga z tego się nie wypada. Poza tym jest to młodzież, czwórka dzieci to jest pierwsze liceum, resztę to żaczki, skrzaty, juniorki, juniorzy. Dwie kuzynki Chaby, brązowe medalistki Polski w deblu na koniec sezonu 2-1. Trochę tam ta pandemia była, więc opóźnione te Mistrzostwa Polski były. Jest też milówka Emila, czwarta klasa, aktualnie czwarta w Polsce. Nikola Obal z jej roku też jest w 16 w Polsce. One nie potrzebują walczyć na województwie o awans, tylko jadą bezpośrednio już. 32 zawodniczek jeździ bezpośrednio. Jest też Piotruś Buzowski, pierwszy i drugi. Na pierwszym turnieju był pierwszy, na drugim drugi, a w tej chwili będzie też jechał już na Grand Prix Polski. Trenujemy od 7 lat. Obydwie. Trafiłyśmy tak naprawdę przypadkiem. No i początki były trudne trochę, ale no teraz już nam idzie coraz lepiej. Najpierw chciałyśmy iść na wspinaczkę, ale no wysłali nas tutaj, bo zamknięte czy coś takiego. No i od razu pokochałyśmy ten sport, więc zostałyśmy. Jest to jakaś na pewno odskocznia, oderwanie się od rzeczywistości szkolnej. Trenujemy jak najczęściej, parę razy w tygodniu. Na zawodach poznajemy dużo ludzi, przez co te przyjaźnie się łączą tak jakby między miastami. No i jest to w sumie też takie ciekawe. Na sali też przyjaźnie zawieramy, więc nie gramy w tej samej kategorii, bo Julka jest młodsza właśnie. Gramy w osobnych. No sukcesy to no jakieś tam mamy. Nie są jakieś one bardzo wysokie, ale jakieś tam są. U mnie było tak, że w szkole były zawody sportowe właśnie z tenisa i postanowiłam wziąć w nich udział i dzięki temu trafiłam na treningi do właśnie trenerki Broni w Skrzyszowie jeszcze. No i już zostałam, po prostu mi się bardzo spodobało. U mnie się zaczęło tak, że pierw poszłam na siatkówkę, ale coś mi nie pasowało. Później jeszcze poszłam spróbować na tańce i również to nie było to. I w końcu razem z Julką, właśnie moją koleżanką, poszłyśmy razem i tak się zaczęło. Ja miałam do wyboru kółko teatralne lub tenisa stołowego, a bliższy mi był sport, więc wybrałam tenisa. Myślę, że najistotniejsze jest na przykład to, że jeździmy na turnieje w miarę często i możemy poznawać bardzo dużo ludzi. No i sama atmosfera na treningach, na turniejach jest naprawdę świetna. No mi też takie właśnie przyjaźnie, że na całej w sumie Polsce można zawierać przyjaźnie z wszystkimi tak naprawdę. Tutaj zawiera się właśnie przyjaźnie, fajna zrywalizacja między nami. Tutaj właśnie poznałam dziewczyny, siostry i zawarłyśmy taką przyjacielską więź. Ja wróciłam z sukcesem 10. miejsce w Polsce, no i to było największe osiągnięcie moje, no, jak na razie. Było bardzo trudno, trzeba było się skupić, ale jakoś jest dobrze. My razem z Klaudią zajęłyśmy 3. miejsce na Mistrzostwach Polski w deblu, w grze podwójnej. No i to było nasze największe osiągnięcie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Tenis stołowy w tarnowskim świecie sportu ma szansę istnieć jeszcze mocniej? Znaczy pewno by miał, ale to trzeba by było już jeszcze kogoś drugiego. Zwłaszcza jakby pan wicedyrektor Adam Kieroński z szkoły numer 1 Hoffmanowej wziął się za to, bo to jest też wychowanek Tarnowi. No taka pomoc jest potrzebna. Ja gram z dziećmi 100 piłek w koszyku i nagrywam non-stop, ale to jest za mało.
Dzieci garną się, jeszcze nie wrócę z treningu, już dzwonią kiedy trening, bo to się tak układa na telefon, bo chodzą z różnych szkół. No bardzo chętnie chodzą, są zadowolone, lubią się, o, widział pan jak tam szaleją, grają. Powiem tak, że zespół jest bardzo dobry i myślę, że może to już taka ostatnia moja kadra, co chciałabym jeszcze, żeby coś wygrały w Polsce oczywiście, na Grand Prix, żeby. Wożą rodzice, bardzo się udzielają. Pani Buzowska, pan Świątek, pan Haba, bardzo się udzielają, wożą dzieci. Daleko się jeździ, Gdańsk, Zielona Góra, w Dżonkowie się odbywają, to rodzina tenisowa. A mój drugi dom, nie liczę ani godzin, ani lat, tylko jestem tu, widział pan, mam klucze. Kiedy dzwonią, wtedy przychodzę.